Piłkarska Polonia Bytom po kilku latach tułaczki w końcu będzie miała gdzie rozgrywać swoje mecze ligowe. Chodzi nie tylko o drużynę seniorów, ale także młodzież. Nowy obiekt sportowy, który znajduje się przy ulicy Piłkarskiej, został już oddany do użytku. Paweł Jędrusik. Jako jedni z pierwszych nowe boisko mogli przetestować młodzi piłkarze Polonii. Bardzo fajnie, no murawa jak murawa. W sensie, no bo dla mnie za bardzo na sztucznej murawie to za bardzo nie ma różnicy. Ale no bardzo fajnie się gra, piłeczka chodzi, śmiga, jest okej. Bo miasto zdecydowało się, że na nowym boisku nie będzie naturalnej trawy. Dla ligowców Polonii sztuczna nawierzchnia ma nie stanowić problemu. To w pełni świadomy wybór. My wybudowaliśmy obiekt dla Akademii Piłkarskiej, dla dzieciaków. Rachunek dla nas jest prosty i broni się od razu. Na boiskach z trawy naturalnej można trenować kilka godzin w tygodniu tak naprawdę, plus mecz ligowy. Na trawie syntetycznej my możemy trenować tych prawie 500 adeptów piłki nożnej od 6 do 22. Nowy obiekt składa się z boiska, dwóch trybun oraz nowego budynku klubowego. W tym ostatnim znajdują się m.in. szatnie z prysznicami czy pokój sędziowski. To wszystko powstało w ramach pierwszego etapu budowy, ale w planach jest już drugi. Chcemy budować kolejną trybunę, plus kończyć te pomieszczenia, które są na kondygnacji wyżej. Przy czym warto podkreślić, że obiekt jest w pełni funkcjonalny, odebrany i może już służyć, a drugi etap dopiero przed nami. Pierwsze spotkanie seniorzy Polonii Bytom rozegrają na nowym boisku 2 września z Pogonią Siedlce. Koszt inwestycji do tej pory wyniósł około 30 milionów złotych. Jeszcze w tym roku miasto zamierza ogłosić przetarg na realizację drugiego etapu, w ramach którego zostanie wybudowana m.in. kolejna trybuna dla kibiców. Będzie to kosztowało około 15 milionów złotych.